Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agata Kasprolewicz i mam ogromną, ogromną przyjemność powitać Państwa na kolejnym spotkaniu na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Tym razem będzie to debata poświęcona nowym wymiarom bezpieczeństwa. Bardzo trudno byłoby odejść od tematu, który jest tematem numer jeden od 24 lutego tego roku, czyli wojny w Ukrainie. Byłoby trudno, ale też byłoby zupełnie niewłaściwie od tego tematu odchodzić. Zwłaszcza, że bezpieczeństwo zostało tak zupełnie przedefiniowane w związku z tą wojną, która toczy się od kilku miesięcy już. Mam nadzieję, jestem bardzo ciekawa, jakie będzie to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. Właściwie to nie mam wątpliwości, bo goście są wspaniali. Ale to, co powoduje, że to spotkanie może być jeszcze bardziej interesujące, to to, że każdy z gości tutaj pochodzi tak naprawdę trochę z innego świata, trochę z innej przestrzeni życia publicznego, bo mamy politykę, mamy biznes, mamy gospodarkę i mamy też naukę, więc bardzo jestem ciekawa, w jakim kierunku nasza dyskusja pójdzie. Ja oczywiście zacznę od pytań, które sobie przygotowałam, natomiast ogromnie zapraszam Państwa również do wzięcia udziału w tejże dyskusji. Myślę, że jakieś ostatnie 20-25 minut na to poświęcimy, zobaczymy zresztą, natomiast proszę sobie w trakcie tej naszej rozmowy przygotowywać własne pytania, bo bardzo bym chciała, żeby każdy tutaj z Państwa miał okazję uczestniczyć w tejże naszej dyskusji. Ponieważ mamy mało czasu, to szybko przedstawię naszych wspaniałych gości. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, socjolożka, politolożka, dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Dzień dobry. Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska. Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP. I Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta Warszawa. Tak jak powiedziałam na samym wstępie, trudno jest odejść od tematu numer jeden, od wojny. Ta wojna jest taka przewrotna, bo mówiąc o nowych wymiarach, to mam takie wrażenie, że 24 lutego dowiedzieliśmy się o tym, jak stary wymiar, taki tradycyjny wymiar, który wydawało nam się, że gdzieś tam do przeszłości odszedł, wojny nam się ukazał, bo myślę, że wielu Europejczyków, także my tutaj w Polsce żyliśmy w takim przekonaniu, że ta wojna tradycyjna jest już przeszłością, a przed nami nowe formy wojny, wojna cybernetyczna, wojna hybrydowa. Okazało się jednak, że jak najbardziej tradycyjna wojna się rozpoczęła i nie ma zamiaru się zakończyć. I to pierwsze pytanie, które chciałam do Państwa skierować, to pytanie o to, jakie, no właśnie, nowe, stare, a być może dlatego, że stare to też w tym kontekście nowoczesności zupełnie nowe wymiary bezpieczeństwa pokazały się nam i pokazują się nam cały czas od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. I tutaj poprosiłabym o rozpoczęcie dyskusji przez panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Dobry wieczór, już właściwie dobry wieczór, tak? Dobry wieczór. Ja miałam bardzo podobną refleksję tutaj do pani, kiedy przeczytałam tytuł tego panelu. Otóż my mamy dzisiaj paradoksalnie do czynienia z tymi wymiarami bezpieczeństwa, które już odłożyliśmy do lamusa i uważaliśmy, że one nigdy w Europie już nie nastąpią. I to oprócz tradycyjnej wojny, to jest pandemia, to jest wojna ekonomiczna, taka na skalę w jak najbardziej z przeszłości pamiętanych czy w historii widzianych wymiarach. To są wielkie ruchy uchodźczo-migracyjne, też coś, co uważaliśmy, że tego już nie będzie. Czyli mamy stare wymiary bezpieczeństwa, wojna, pandemia, migracja, wojna ekonomiczna w nowym świecie. I o nowości tych wymiarów świadczy to, że one są w zupełnie innym świecie.
W świecie, który jest, czy był, bo to się zaczyna zmieniać, zglobalizowany, a na pewno dalej jest zglobalizowany informacyjnie, w świecie, w którym dezinformacja jest, uzyskała kompletnie inne narzędzia i możliwości dostępu do ludzi, a właściwie jej kontrolowanie graniczy z niemożliwością, w świecie, który już nie jest światem z jednym silnym, dominującym policjantem, jakim, no można już powiedzieć, były Stany Zjednoczone, tylko w świecie, w którym to już nie tylko Chiny, ale dużo różnych innych graczy wyobraża sobie, że są odrębnym centrum siły, jeśli nie centrum cywilizacji. I to, tak jak wspomniałam, Chiny i nie tylko Rosja, ale na przykład także Turcja czy Indie, co powoduje takie lub inne rozgrywanie tej sytuacji. Wreszcie w świecie katastrofy klimatycznej, o której no, chwilowo właśnie jakoś mniej pamiętamy, tak bym to ujęła, ze względu na to, że nie sposób wszystkich problemów skonsumować czy jakoś przyswoić w jednym momencie, ale ta katastrofa klimatyczna trwa, ma swoje bardzo konkretne efekty już nie tylko dla globalnego południa. Doświadczyły tego Stany teraz na Florydzie z stratami na kilkadziesiąt miliardów dolarów. Doświadczyła tego Francja w suszy i w efekcie w elektrowniach atomowych, które przestały móc produkować nagle latem takiej ilości energii elektrycznej, jak normalnie by produkowały, więc to już wkracza w nasze życie w bardzo konkretnych wymiarach, oczywiście eskalując i pomnażając te inne wymiary bezpieczeństwa. I ponieważ rozumiem, że to trochę tak tytułem wstępu, to jest trochę taka sytuacja, z której z tych nowych, starych wyzwań bezpieczeństwa w nowym świecie nie bardzo wiadomo, jak wyjść, na to jeszcze nie mamy recept. Można tylko powiedzieć, że w najbliższych latach, żeby tego nie rysować jakoś szczególnie dalej, wszystkie te wyzwania będą dalej z nami. W takiej lub innej formie będzie wojna lub jej stan zagrożenia lub jej stan zamrożenia. W takim lub innym wymiarze na pewno będzie katastrofa klimatyczna, a także będzie dezorganizacja systemu światowego, ponieważ Stany już na pozycję tego policjanta nie wrócą. Pytanie tylko, jak wiele stracą. I problemy z demokracją, dezinformacją, wszystkim tym, co uczyniły demokracji media społecznościowe jako wynalazek biznesowy, okazały się mieć zupełnie niespodziewany efekt uboczny w wymiarze demokratycznym. To wszystko będzie z nami i jako źródła problemu nie zniknie. Trzeba szukać natomiast recept, jak z tym żyć. A więc tak jak pani mówi, stare wyzwania w nowym świecie, no ale ponieważ ten świat jest zupełnie inny i się dynamicznie zmienia, myślę, że w ogóle żyjemy w takim momencie dynamicznych zmian, to też te stare problemy nabierają zupełnie innego znaczenia, zupełnie innego charakteru i pewnie potrzeba innych też recept na rozwiązywanie ich. W bardzo ciekawy sposób poszerzyła pani nam perspektywę. Rzeczywiście nie tylko wojna w Ukrainie, mamy też pandemię, ta pandemia była wcześniej, mamy problemy klimatyczne, to jest też temat, który trwa od dawna. I tak sobie myślę, jak słuchałam pani, że te wszystkie problemy są gdzieś tam ze sobą połączone, prawda? Katastrofa, czy też problemy klimatyczne, kryzys klimatyczny wpływa na migrację. Wojna w Ukrainie jeszcze mocniej pogłębia ten problem dezinformacji. Ta wojna tradycyjna może być rozgrywana, czy też dzieje się na jakimś nowym wymiarze dzięki tym nowoczesnym narzędziom, które umożliwiają prowadzenie wojny hybrydowej. I o refleksję nad tym wszystkim chciałam zapytać pana Witolda Drożdża. Dobry wieczór. To ja może do tego wątku informacyjnego nawiążę. Z jednej strony rzeczywiście zwykliśmy wskazywać ten wymiar czy wojny w Ukrainie, czy pozostałych kryzysów, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, jako
ten nowy wymiar. Z drugiej strony przede wszystkim przecież czy z działaniami o charakterze propagandowym, czy o charakterze dezinformacyjnym nie mamy do czynienia od teraz, od ostatnich lat. To też towarzyszyło dziejom różnego rodzaju konfliktów i wojen na przestrzeni epok. Dzisiaj rzeczywiście do tego dość tradycyjnego jednak mimo wszystko sposobu prowadzenia konfliktów dochodzą rzeczywiście nowe narzędzia. One nadają temu nowej dynamiki, one pozwalają znacznie szybciej i na znacznie większą skalę docierać do nie tylko tych osób czy podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w konflikt, ale tak naprawdę do bardzo, bardzo szerokiego grona odbiorców w skali całego świata. I przez to jest to z naszej dzisiejszej perspektywy bez wątpienia taki wymiar analizy tej sytuacji, który budzi ogromne zainteresowanie, niepokój i słusznie. Natomiast w tym wymiarze cyfrowym chciałbym też zwrócić uwagę znów tak nieco przewrotnie przy koncentrowaniu się na tych wymiarach takich bardzo nowoczesnych, związanych z, nie wiem, cyberatakami, z odpieraniem tych cyberataków, z działaniami, z wykorzystaniem troli i tak dalej. Jednocześnie obserwując choćby teatr wojenny w Ukrainie, widzimy, że to, co z perspektywy takiego bezpieczeństwa cyfrowego jest jednym z największych wyzwań, ma wymiar niezwykle tradycyjny. Mamy tam do czynienia z na przykład dość masowym niszczeniem infrastruktury, która może być wykorzystywana do, nie wiem, prowadzenia normalnych działań telekomunikacyjnych, dostępu do nowych mediów, dostępu do internetu. Także tutaj w zasadzie cały czas przeplatają nam się takie nowe metody walki czy nowe narzędzia, ale jednak z bardzo tradycyjnymi wyzwaniami. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, co pan mówi, że informacja w tym współczesnym świecie, w którym żyjemy, może być tak naprawdę używana jako narzędzie wojny, prawda? I to w różnym nasileniu i w różnym charakterze mamy informacje, czy też raczej dezinformacje, która może być wykorzystywana jako propaganda i bardzo mocno wpływać na nastroje. Myślę, że mamy z tym rzeczywiście, z takim zjawiskiem do czynienia nie tylko w Rosji, gdzie ten dostęp do wolnej informacji jest mocno ograniczony i pewnie to mocno wpływa na nastroje w tym kraju, ale dezinformacja również wpływa na to, co dzieje się w Europie, prawda? Rosyjska propaganda, która głęboko sięga, czasami to jest zaskakujące, jak głęboko i jak daleko w różne przestrzenie naszego życia w Europie, w europejskich miastach. I o miasta właśnie chciałam zapytać i tutaj kieruję się do pana Włodzimierza Karpińskiego. Miasta to jest pewnie to, co obserwujemy teraz bardzo mocno, ogromne obciążenie związane z migracją, która się bardzo, bardzo mocno nasiliła do 24 lutego. To jest z jednej strony piękny taki spektakl ludzkiej dobroci, szczodrości i wszystkich wspaniałych cech, których pewnie u siebie nie podejrzewaliśmy, ale z drugiej strony też wyzwania i to właśnie wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. No tak, ale może na początku trochę szerzej, bo pani minister Katarzyna Pełczyńska mówiła o tej wielowymiarowości. Zwrócił uwagę pan minister na kwestię związaną z dystrybucją informacji, używaniem technik. Natomiast jest coś, co jest fundamentem zaspokajania potrzeby każdego człowieka. To zdefiniowane przez Abrahama Maslowa, psychologa amerykańskiego, w piramidzie zaspokajania potrzeb. Potrzeby fizjologiczne, głód, sen i bezpieczeństwo są bazą tej piramidy, prawda? To jest elementarz bez względu na to, czy cofniemy się 1000 lat wstecz, czy będziemy mówili o tym, co się działo na początku zeszłego wieku, czy przez cały XX wiek, dwie wojny i zimną wojnę w efekcie. I dzisiaj w zasadzie no, w innym wymiarze, w
tym wymiarze nowoczesnego świata, ale gdybyśmy zwrócili uwagę na to, że tak naprawdę historia, którą dzisiaj obserwujemy, a która, to co pani pyta, także rzutuje na to, jak miasta sobie radzą, w szczególności Warszawa, do której przyjechało miliony, ponad 6 milionów naszych sąsiadów i ponad 200 tysięcy zostało, mówię, przyjechało w sensie takim, że przesiadało się, jechało dalej, byli relokowani. Natomiast w 2007 roku w Monachium na konferencji bezpieczeństwa Putin wyraźnie odrzucił ten paradygmat bezpieczeństwa w Europie, mówiąc o tym, że nie godzi się na ten, o czym pani mówiła, o Stanach Zjednoczonych, tym policjancie strzeżącym porządku światowego, że nie ma zgody Rosji na to, tak? Czyli nakreślił tą swoją realizowaną do dzisiaj wizję neoimperialnej polityki. Ona już rok później, czyli w 2008 roku, zaowocowała najazdem, wojną z Gruzją. W 2014 roku tak naprawdę już w pełnej krasie poprzez aneksję Krymu do dzisiaj realizuje klasyczną wojnę przy użyciu różnych nowoczesnych technik oczywiście. Więc to poczucie bezpieczeństwa jest tutaj takie bardzo zero-jedynkowe. To znaczy nie czujemy zagrożenia jakiegoś, że coś się gdzieś zdarzy. Rzeczywiście zdarza się. Ludzie dzisiaj ćwierć wieku XXI prawie minęło, jadą, strzelają do siebie. Nie tylko zresztą w Ukrainie, co nas najbardziej jakby dotyka przez właśnie problem migracyjny, pomocowy, ale w Syrii, w Jemenie to trochę mniej na to zwracaliśmy uwagę, chociaż to równie tragiczny wymiar, jeśli chodzi o barbarzyństwo. Warszawa czy miasta szerzej, bo tak samo to dotknęło miasta na wschodzie Polski, jak Rzeszów, prawda, czy mniejsze miasta, no stanęły przed wyzwaniem bardzo dramatycznym, bo prawdę powiedziawszy, tak jak tu było powiedziane, my trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że no jakaś wojna czy jakieś napięcia związane z tym, to są odległe historie z połowy czy z początków zeszłego wieku. Jeśli zderzyliśmy się w pierwszych tygodniach tej brutalnej wojny z migrantami, uchodźcami w zasadzie, uciekinierami może lepiej, uciekinierami, w ilości 50 tysięcy na dworcach Warszawy i w miastach i w dzielnicach i trzeba stawić czoła temu w ten sposób, żeby to no, z godnością, ale z poszanowaniem tych przestraszonych naszych sąsiadów zarządzić, tak? Żeby to było bezpieczne dla lokalnej społeczności, dla warszawiaków w tym wypadku, ale także dla nich, żeby nie dotknąć ich godności, żeby no, pamiętajmy, że mieliśmy też pandemię, w związku z tym inne regulacje były w Ukrainie, inne w tym zakresie w Polsce, więc dużo wielowymiarowe i to, co pani powiedziała, ten spontaniczny odruch życzliwości, szczodrobliwości obywateli, to jest jedno i to szapoba. Pan prezydent Trzaskowski spotyka się z wieloma ważnymi osobistościami, które pomagają Warszawie i pomagają w ogóle Polsce poprzez swoje instytucje, czy państwa, czy struktury samorządowe. No i wszyscy są pełni podziwu to jak społeczeństwo polskie zareagowało. Natomiast wracając do miasta, no tu wyraźnie pokazuje się sprawa związana z podnoszeniem świadomości i regulacjami dotyczącymi obrony cywilnej. Znaczy te regulacje, które powinny być takie sztywne w sensie procedur, jak należy się zachować w przypadku, nie wiem, klęski żywiołowej czy tego typu historii, tutaj już bardziej skomplikowane to jest, bo tu mamy do czynienia z wojną. To jest kwestia zasadnicza i wpisanie w to miasto, bo przecież pamiętajmy, że dzisiaj chyba żaden przez te 30 lat ruch polityczny nie kwestionuje jednej ustawy, która została podjęta w 90 roku, czyli ustawy o samorządzie gminnym. Prawda? Jakoś bardziej kochają samorząd politycy rangi krajowej, mniej, różnie to jest, ale nie kwestionują. Dlaczego? Dlatego, że samorząd najlepiej identyfikuje problemy i najlepiej aplikuje rozwiązania, takie doraźne na dole, tak, do obywatela. A więc dobra struktura, w sensie procedur zakreślona przez mądry rząd z jednej strony,
Tutaj samorząd ma olbrzymią rolę do wykonania, bo jest najsprawniejszy w tego typu sytuacjach. No i prawdę powiedziawszy, wydaje się, że Polska i Warszawa ten egzamin zdała na dzisiaj. Dziękuję. Myślę, że ta wojna pokazała nam też taki nowy, stary wymiar bezpieczeństwa w kontekście gospodarki, bo tak, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale tak mi się wydaje, że do 24 lutego myśleliśmy tutaj w Europie, wielu polityków tak pewnie myślało, że bliska współpraca gospodarcza gwarantuje pokój między państwami. Myślę, że ta wojna pokazała nam, że bliska współpraca gospodarcza może być tutaj narzędziem szantażu i może być narzędziem prowadzenia wojny, czy też próby wciągania w wojnę. Zapewne Niemcy tego mocno w tym momencie doświadczają. Niemcy, których polityka była tak mocno jednak nakierowana na współpracę w wymiarze energetycznym z Rosją. No jeżeli ktoś miał nadzieję na to, że to ujarzmi Moskwę, no to okazało się zupełnie na odwrót. I tutaj pytanie chciałam skierować do pana Arkadiusza Marchewki o to, co ta wojna nam pokazała, czy jakiego rodzaju sytuacje mamy obecnie w tym wymiarze bezpieczeństwa gospodarczego, polityczno-gospodarczego w świetle właśnie, czy też pewnie powinnam powiedzieć bardziej w cieniu tej wojny. Pani redaktor użyła takiego stwierdzenia współpraca gospodarcza, ale myślę, że coraz częściej pojawia się to stwierdzenie uzależnienie od surowców. I realizacja takich inwestycji jak Nord Stream, Nord Stream 2, które no raczej, powiedzmy sobie wprost, no w jakiś sposób rozbijało jedność krajów unijnych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, pokazuje, że kraje takie jak Polska, kraje bałtyckie miały w tej sferze zupełną rację, że z krajami autorytarnymi i z takimi ludźmi jak Putin można robić interesy, ale to w dłuższej perspektywie może skończyć się źle. I się okazało, że ci, którzy tak mówili, mieli po prostu rację. Natomiast te działania, które są obecnie realizowane, myślę, że szczególnie pokazują, oprócz tych tradycyjnych form konfliktu, pokazują te, które są istotne z punktu widzenia tej wojny hybrydowej, bo mówimy, padły tutaj takie stwierdzenia dotyczące właśnie cyberataków, cyberprzestępstw, wojny hybrydowej, konieczności zabezpieczania infrastruktury krytycznej, która jest dla nas kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania i gospodarki, po prostu życia ludności. To myślę sobie, że dzisiaj takie nawet słowa jak cyberprzestępczość już są chyba trochę przestarzałe, bo powinno się mówić po prostu przestępczość, tylko która wykorzystuje takie narzędzia, które są współcześnie używane do tych spraw gospodarczych i życiowych, których na co dzień po prostu używamy. I jeżeli popatrzymy na te kwestie dotyczące infrastruktury krytycznej, no to proszę zobaczyć, jak te działania, które są teraz realizowane, wpływają też na takie konieczność spojrzenia z innej perspektywy na sprawy, o których do tej pory nie rozmawialiśmy. W momencie, kiedy zostaje otwarty rurociąg Baltic Pipe, dochodzi do najprawdopodobniej sabotażu i rozszczelnienia wybuchu trzech nitek Nord Stream. No i pytanie zasadnicze o bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim takiej kluczowej infrastruktury, o zabezpieczenie naszego terminala w Świnoujściu LNG, który pozwala nam się uniezależnić od surowców z zewnątrz. Mówimy o tym, że powinniśmy jak najszybciej rozpocząć, już są działania podejmowane służące temu, aby budować na Bałtyku fermy wiatrowe, które też mają pozwolić nam na zbudowanie większej suwerenności energetycznej. No i to są też wyzwania współczesności, które pojawiają się jako te, które wydawałoby się naturalne do tego, żeby chronić infrastrukturę krytyczną, ale też musimy o tych sprawach myśleć. To jest pierwsza sprawa dotycząca tego nowego wymiaru. Natomiast drugi wymiar, myślę, że
pokazał też nam, jak istotne są z punktu widzenia Polski nasze sojusze. Zarówno nasza obecność w NATO, jak i nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Dlatego, że prezydent Biden, który w Polsce był kilka miesięcy temu, powiedział jasno, że kraje NATO nie oddadzą nawet jednego cala ziemi krajów NATO. Znaczy, to było bardzo kluczowe, to było kluczowe stwierdzenie, bo pomimo tego, że Ukraina nie jest członkiem NATO, ale jest naszym wschodnim sąsiadem i kilkadziesiąt kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy spadają bomby na zwykłych ludzi, no to jednak ta pomoc jest kluczowa. No same Stany Zjednoczone zrealizowały do tej pory pomoc wojskową w wysokości 18 miliardów dolarów, pomimo tego, że Ukraina nie jest członkiem NATO. Więc dla nas, jako dla sąsiada kraju, który jest atakowany, któremu zresztą też bardzo pomagamy i to jest wspaniała rzecz, jednak też jest dla nas ważne, że ta trwałość sojuszy jest dla nas kluczowa i powinniśmy robić wszystko, aby tę współpracę po prostu budować, wzmacniać, wspierać, a nie niestety podważać, szczególnie w kontekście współpracy w ramach krajów unijnych, z którą to podważaniem ostatnio mamy coraz częściej, o której po prostu coraz częściej słyszymy. I ja na te kwestie dotyczące właśnie tych nowych wymiarów chciałbym dodać do tego, co Państwo powiedzieli, właśnie te dwie kwestie. To znów ciekawe, że te sojusze, prawda, sojusze, które znów mają takie tradycyjne korzenie, które konsolidowały się jakiś czas temu, dzisiaj właśnie w świetle tych nowoczesnych konfliktów nabierają takiego znaczenia. Chciałabym też od razu dodać, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby nawiązać, to proszę absolutnie się zgłaszać. Ja proszę bardzo właśnie, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To ja, jeśli można, tak chyba bardziej uzupełniająco niż polemicznie, chciałam dwa słowa dodać o dezinformacji. Bo to jest taki wymiar niebezpieczeństwa lub bezpieczeństwa, który jest niebywale podstępny. Nie można, to jest taki wymiar, w którym zupełnie nie jesteśmy w stanie określić, gdzie są działania wraże wobec nas, a gdzie się już zaczynają nasze własne, szkodliwe, dezinformacyjne działania wobec samych siebie. I ta granica jest absolutnie płynna, nieidentyfikowalna. Warto sobie po prostu z tego zdawać sprawę. I jeśli myślimy o rosyjskiej dezinformacji, to przecież to nie jest nawoływanie do tego, że Putin jest świetny, bo w to już w Polsce to w ogóle nie wspomnę, ale nawet w Europie nikt nie uwierzy, tylko to jest dezinformacja, która służy na przykład podzieleniu Europejczyków, napuszczeniu jednych na drugich. No to tego mamy całą masę i w samej Polsce, i w innych krajach europejskich. I właściwie naprawdę nie wiadomo, czy my to sobie robimy sami i Rosjanie podbijają, czy oni zaczynają, a my się wokół tego nakręcamy. Ale też ma to drugą stronę, o której warto powiedzieć, czyli taka, no nie chcę powiedzieć dezinformacja, ale w pewnym sensie informacja o znamionach propagandy, którą uznajemy za słuszną. Jeśli zobaczymy, jaką politykę informacyjną prowadzi Ukraina, a prowadzi ją genialnie i wojnę informacyjną wygrała w pierwszy tydzień, a potem to zwycięstwo tylko umocniła i podbiła, to jednak jest tam prawda, jest tam słuszność, ale jest tam też bardzo wiele działań, które pewnych informacji po prostu się nie podbija, a inne informacje są podbijane maksymalnie po to, żeby zmobilizować własną ludność, żeby zmobilizować wsparcie dla Ukrainy i my to uważamy za słuszne i to jest konieczny element walki ukraińskiej. Niemniej, żeby rozumieć całe to zjawisko, warto także taką perspektywę włączyć. I taka uwaga o tych, tak jak to chyba padło, strzelaninach jako takich wojnach, które mają miejsce gdzie indziej, na które rzeczywiście my w Polsce nie zwracamy uwagi, jak w Jemenie czy nawet w Syrii. Zgoda, że powinniśmy i oczywiście to jest źle, że to w ogóle jest poza naszym polem informacyjnym, ale jednak ta wojna ukraińska jest czymś, znaczy ukraińska źle sama mówię, żeby nie mówić wojna ukraińska i proszę mówię, inwazja rosyjska. O, ta inwazja rosyjska jest czymś zupełnie innym.
To jest pierwsza wojna od II wojny światowej, która może się przekształcić w III wojnę światową i to nie chodzi o jakieś straszenie, tylko o zrozumienie powagi sytuacji. I to jest wojna, która absolutnie już wzruszyła równowagę sił w świecie i na pewno spowoduje bardzo daleko idące zmiany. Jej wynik, jej przebieg zmieni równowagę sił w świecie, gdzie się znajdą Chiny, gdzie się znajdą Stany, gdzie się znajdą Indie, gdzie się znajdzie Zatoka Perska. O tym ta wojna zdecyduje, więc ona po prostu nie jest jedną z wojen. My mamy no, tego pecha geopolitycznego, że znowu to jest przy samej polskiej granicy, ale tak to już jakoś ta polska historia wygląda. Ukraińcy mają dużo większą tutaj oczywiście katastrofę. Powiedziała Pani o tym wymiarze wojny informacyjnej. Tak myślę, że żyjemy trochę w takich czasach kryzysu urodzaju, jeżeli chodzi o informacje, bo mamy, można powiedzieć, nieograniczony dostęp do informacji. Nie musimy na nią czekać, nie musi być przesyłana jakimiś tam powolnymi metodami, tylko jesteśmy, można powiedzieć, tymi informacjami bombardowani. Ale mówię, że to jest jednak kryzys urodzaju, bo o tą rzetelną informację rzeczywiście czasami trudniej pewnie niż kiedyś i rzeczywiście to jest taka trochę, tak zrozumiałam przynajmniej to, co Pani mówiła, taka trochę odpowiedzialność w nas, prawda, każdego z nas, żeby nie stać się świadomie czy nieświadomie też narzędziem takiej wojny informacyjnej i myślę, że w tym sensie tak bardzo ważną rolę pełnią media, rzetelne media i to, że my jako obywatele mamy do nich dostęp i możemy czuć się dobrze poinformowani i dobrze wyedukowani, bo tak mi się wydaje, że ta wiedza o świecie dzisiaj jest szalenie ważna. Dobrze, mamy 25 minut i troszkę do końca spotkania, więc chciałabym zapytać, tutaj widzę już rękę podniesioną, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań. Dzień dobry, Maksymilian Mirecki. Ja chciałbym Państwa spytać o tą ustawę o obronie ojczyzny w zasadzie, bo jak Państwo wiedzą, 11 marca przeszła ona przez Sejm i ona zakłada właśnie zwiększenie wydatków PKB na obronność do 3%, między innymi rozbudowę armii do 300 tysięcy żołnierzy. I patrząc na projekt budżetowy na przyszły rok, właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej ma mieć zagwarantowane ze środków budżetowych 97,4 miliarda złotych, a dodatkowo jeszcze został założony nowy fundusz przez BGK, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego ma zostać wygospodarowane około 50 miliardów złotych dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Słyszymy, że właśnie teraz Mariusz Błaszczak chce przeprowadzać różne zakupy, między innymi czołgi i haubice z Korei, także Patrioty i Hajmarsy ze Stanów Zjednoczonych. Tu jest nawet mowa, pojawiły się takie liczby jak 500 Hajmarsów z USA w sytuacji, gdy na przykład Ukraina od początku wojny dostała ich jedynie 30, więc widzimy tutaj trochę paradoks tej sytuacji. I ja chciałem Państwa spytać, na ile te wydatki planowane są racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego? Czy rzeczywiście potrzebujemy tak dużej ilości nowego uzbrojenia? No i musimy mieć także na uwadze tutaj, że jednak każda ta złotówka wydana na obronność to jest jedna złotówka mniej wydana na programy społeczne, na służbę zdrowia czy na edukację. W związku z czym chciałbym, żeby się Państwo odnieśli właśnie do tego, co Państwo o tym sądzą i czy rzeczywiście takie wydatki w takiej skali są konieczne. Dziękuję bardzo. To padło na posła. Powiem może w ten sposób. W świecie, w którym obecnie żyjemy i ta sytuacja, z którą mamy do czynienia z naszą wschodnią granicą, każe nam wszystkim, myślę, w sposób odpowiedzialny mówić, że na bezpieczeństwie nie powinniśmy oszczędzać. To myślimy wszyscy. Pytanie zasadnicze o uzasadnienie ekonomiczne i racjonalność tych decyzji, bo
Różne są głosy na temat tych wyzwań. Możemy mówić, że te wydatki są potrzebne, ale z drugiej strony ja też słyszę głosy ekspertów, a ich należy przede wszystkim słuchać, tych, którzy się znają na tych sprawach uzbrojenia, którzy mówią, że to są bardziej takie spektakularne zapowiedzi, które dotyczą punktowych jakichś działań bez patrzenia na całą sprawę obronności jako całości. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Ale druga dotyczy tego wyciągania finansów czy finansowania poza kontrolę parlamentu, czyli obywateli wprost, czyli poza budżet. To, co obecna władza robi z tym wyprowadzaniem po prostu środków publicznych poza budżet, poza kontrolę obywateli, jest moim zdaniem niepokojące. To jest bardzo mało powiedziane. Dlatego, że w budżecie, o którym pan wspomniał, planie budżetu na 2023 rok, deficyt budżetowy jest zaplanowany na około 65 miliardów złotych. Tylko jak się popatrzy na to, co zostało wyciągnięte poza budżet do BGK, do Funduszu Rozwoju, to można powiedzieć, że to będzie spokojnie 200 miliardów. I to sprawia, że poziom zadłużenia tak dynamicznie wzrasta jak nigdy w historii. Dlatego, że w 2015 roku, kiedy obecny rząd przejmował władzę, zadłużenie wynosiło około 970 miliardów złotych. To oznaczało, że każdy, bo to ja wiem, że to są takie, my mówimy o miliardach. Co to znaczy miliard? Dla każdego to jest kwota abstrakcyjna, ale porównajmy to do kwoty, którą obywatele mają na głowę po prostu, ale na głowę. No to każdy Polak, bez względu na to, czy jest w kołysce, czy się uczy, czy pracuje, czy jest emerytem, w 2015 roku to zadłużenie nominalnie było warte około 24 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Zaplanowane na koniec przyszłego roku, biorąc pod uwagę tę metodologię unijną, która pozwala wszystko zliczyć, łącznie z tymi wydatkami, o którym pan mówi, to jest ponad 1 700 000 000 000, to znaczy 46 tysięcy złotych na głowę każdego Polaka. I duża część tych pieniędzy jest po prostu wyciągnięta poza kontrolę parlamentu i wydawana przez władzę w sposób, z którego nie musi się po prostu rozliczać. I to uważam, że jest niedopuszczalne. Więc jeżeli mówimy o obronności, to oczywiście wszyscy wspieramy to, abyśmy byli po prostu bezpieczni. Tylko żeby to było robione w sposób racjonalny, a nie w sposób nietransparentny, ukryty, tak żeby nikt nie miał na tym kontroli, tylko ci, którzy mogą mieć jakiś interes w tym. I takie jest moje zdanie na ten temat, ale o kwestie dotyczące już konkretnych zakupów, to myślę, że warto ekspertów pytać, którzy się tym zajmują. I te głosy są, z tego co ja słyszę, bardzo krytyczne. Jeśli mogę, chciałbym dodać w zasadzie tylko jeden komentarz, absolutnie nie oceniając zasadności tej skali i kalendarza zakupów wojskowych, o których pan, zadając pytanie, wspomniał. Ja myślę w kontekście także tej naszej dyskusji, którą tutaj prowadzimy, że dzisiaj o bezpieczeństwie nie decydują tylko twarde wydatki na obronność. O tym decyduje także na przykład wspomniana w pytaniu edukacja. Rozmawialiśmy o tym, jak ważnym aspektem bezpieczeństwa dzisiaj jest umiejętność reagowania na dezinformacje, na różne zagrożenia wypływające ze sfery informacji. Umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z narzędzi, które pozwalają nam choćby weryfikować źródła. Tego wszystkiego uczymy się w różnego rodzaju procesach czy projektach edukacyjnych. Na to też nie może zabraknąć środków. To także determinuje nasze bezpieczeństwo, może nie w perspektywie bardzo krótkiej, ale stosunkowo krótkiej i średniej. Podobnie jeżeli chodzi o wydatki na różnego rodzaju projekty o charakterze infrastrukturalnym, czy mówimy o infrastrukturze energetycznej, o infrastrukturze telekomunikacyjnej. To są dzisiaj kwestie, które przesądzają także o naszym bezpieczeństwie. I bez wątpienia, myśląc o wydatkach, które są sygnowane jako bezpieczeństwo, powinniśmy myśleć znacznie szerzej niż tylko o kwestiach obronnościowych i na pewno to nie powinno być tak, że wydatki na obronność będą zastępować wydatki na inne sfery, które gdzieś też składają się na faktyczne zagwarantowanie nam bezpieczeństwa. Tak, może panu Maksymilianowi chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Trudno mówić o, bo nie jesteśmy, nie wiem, ja w każdym razie też nie jestem ekspertem od oceniania, na ile to jest racjonalny wydatek. Są, taki mam pogląd po doświadczeniu z programem dotyczącym śmigłowców wielozadaniowych Caracali, czy innymi programami, czy już nie wspomnę tutaj tego
projektu, także realizowanego w bardzo takim nerwowej atmosferze, przysłowiowe respiratory z innej dziedziny, prawda? Więc trudno mi mówić to o racjonalności. Mam poważne wątpliwości, szczególnie po tym, co pan poseł powiedział odnośnie głosów ekspertów. Natomiast racjonalne wydatki na zbrojenia, racjonalne, tak jak robi na przykład to Izrael czy Stany Zjednoczone, one powodują bardzo mocny, mogą powodować bardzo mocny postęp technologiczny. Także w tym sensie taki program przy takich pieniądzach, on powinien być bardzo skrupulatnie przemyślany, nie tylko z punktu widzenia obrazka pod tytułem wydajemy na obronność, bo czujemy się zagrożeni, więc teraz się nie będziemy mniej czuli zagrożeni, jak to zrealizujemy, tak? Tylko także w tym aspekcie stricte gospodarczym, znaczy ta ekonomia i rozwój technologiczny. Dzisiaj czołgi nie wygrywają z dronami, dzisiaj drony wygrywają z czołgami. Nie trudno oceniać poszczególne linie zakupowe, natomiast wydaje się, że mądra polityka inwestowania w przemysł zbrojeniowy pociąga ze sobą, to jest koło zamachowe dystrybucji wysokich technologii do gospodarki szeroko rozumianej. Ja mam poczucie, że wyczerpująco to pytanie zostało potraktowane, więc może skoro już to jedno zdanie. Parasol bezpieczeństwa amerykański roztaczany teraz nad Europą i zupełnie dramatyczna potrzeba tego parasola, bo się niektórym wydawało, że Europa to jakąś suwerenność strategiczną, nic z tych rzeczy. Jak doszło do wojny, to okazało się, że ratunku do Waszyngtona i bez Waszyngtona, bez Stanów Zjednoczonych Rosjanie byliby już w Kijowie, jeśli nie dalej. Znaczy, żeby mieć jasność tej sytuacji, Europa musi wziąć tę odpowiedzialność, dlatego że Stany dzisiaj nie są krajem, który będą ten parasol bezpieczeństwa roztaczać w nieskończoność. To się na pewno skończy, pytanie tylko kiedy. I absolutnie my musimy inwestować w zbrojenia i musimy innych w Europie do tego namawiać, a że to trzeba robić sensownie, pragmatycznie i tak dalej, no to jest oczywiste. Kamil Wyszkowski, ja reprezentuję United Nations Global Compact, to jest ta część ONZ, która pracuje z biznesem i o biznes będzie pytanie, czy właśnie o rolę biznesu w nowych wymiarach bezpieczeństwa, tylko zwrócę uwagę w ramach tego króciutkiego dosłownie wstępu, że to, co się wydarzyło przy okazji wojny w Ukrainie, jest też nowym rodzajem zaangażowania sektora prywatnego w konieczność opowiedzenia się po którejś ze stron. To też bardzo ciekawe, co się wydarzyło. Jak sekretarz generalny Guterres potępił agresję Rosji na Ukrainę, wymienił, że to jest złamanie karty Narodów Zjednoczonych, to chwilę później no moja szefowa, to jest w randze zastępcy sekretarza generalnego Sandra Giambo, podjęliśmy taką próbę zwrócenia uwagi 17 tysiącom korporacji, największe brandy na świecie, żeby właśnie się opowiedziały po którejś ze stron. To było bardzo ciekawe, bo przytłaczająca większość opowiedziała się po stronie Ukrainy. Chwilę później mieliśmy tego konsekwencje biznesowe. Zwyczajnie łańcuchy dostaw się urwały po stronie Rosji i część, duża firm się wycofała z tego rynku. No i w efekcie mamy no, też istotny element tej presji ekonomicznej na Rosję, która no, trwa, nie ukrywam, do dzisiaj. Też mieliśmy kilka nadzwyczajnych posiedzeń, czy zgromadzenia ogólnego na ten temat, czy takich komitetów już bardziej biznesowych, które wokół tego tematu mamy. I to rzeczywiście działa. To zwracam uwagę na ten aspekt, bo to w ogóle nie, mam wrażenie, że nie wybrzmiało. A drugi element, o którym Państwo powiedzieli, ja tylko przytoczę postać Michaili Skorczeń, która jest wiceburmistrzynią Buczy. Ona pierwszego dnia po wyzwoleniu Buczy była razem z Reutersem, z przedstawicielem Reutersa na Ukrainie tam na miejscu i świat się dowiedział o tym, co się wydarzyło tam na miejscu. To, co chcę Państwu tylko zwrócić uwagę, już i w Buczy, i w Rypieniu byłem kilkakrotnie, teraz jadę ponownie, żeby pomóc dokumentować zbrodnie wojenne, bo to jest kluczowa sprawa. Jeżeli mówimy o roli mediów i też roli nowych technologii, to musimy jako społeczność międzynarodowa zadbać o prawa ofiar do tego, żeby zbrodniarze stanęli przed Trybunałem. Żadna wcześniejsza wojna nie była tak świetnie udokumentowana jak ta z punktu widzenia technologii informatycznych. I znowuż pojawia się rola biznesu. Bo jeżeli ktoś ma w tym pomóc, to właśnie sektor prywatny. Zresztą nie ukrywam, że właśnie sektor prywatny pomaga nam, też kancelarie prawne międzynarodowe,
z żoną George'a Clooney'a przy okazji na czele, żebyśmy byli w stanie to zrobić z głową. Amal Clooney, ona jest tą postacią, którą pewnie Państwo rozpoznają i znają międzynarodowo i rzeczywiście jej aktywność też na tym polu razem z korporacjami międzynarodowymi, prawniczymi bardzo tutaj pomaga, więc ten aspekt bym dorzucił. Rola biznesu, tak, bo to było moje pytanie, przepraszam za przydługi komentarz, ja jestem gadułą, niektórzy co mnie znają wiedzą, za co przepraszam, o rolę biznesu chodziło. Przedstawiciel biznesu ma o tym mówić. Myślę, że truizmem będzie powiedzenie, że w obliczu każdego bardzo dużego kryzysu wymagane jest współdziałanie tak naprawdę wszystkich. To i w przypadku sytuacji związanej z Ukrainą, nazywam to sytuację, bo myślę też o perspektywie polskiej, o napływie setek tysięcy uciekinierów wojennych i wcześniej w kontekście pandemii to nie było tak przecież, że państwo, i nie jest to tylko specyfika polska, jakkolwiek byśmy być może nie chcieli krytycznie oceniać tego, co w Polsce się w tym kontekście z perspektywy rządu wydarzało, to nigdzie nie było tak, że to struktury państwowe zarządzały tymi sytuacjami samodzielnie w oderwaniu od współpracy z organizacjami biznesowymi, NGO-sami, zaangażowanymi społecznie osobami indywidualnymi. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym kryzysem, tam zwłaszcza w tej pierwszej fazie dochodzi do bardzo ścisłej współpracy wszystkich uczestników społeczności dotkniętej takim kryzysem. Mam takie wrażenie i to, jak rozumiem, też wyniknęło z tezy pytania, że w kontekście ukraińskim mamy do czynienia z bardzo mocnym zaangażowaniem biznesu i bardzo jednoznacznym co do zasady określeniem, jaki katalog wartości jest z punktu widzenia biznesu istotny. Myślę, że rozmawiając o tych nowych aspektach bezpieczeństwa, być może to jest też z perspektywy biznesowej element takiego nowego myślenia o bezpieczeństwie dla biznesu. Przy wielu okazjach, jeżeli rozmawialiśmy o tym, co z punktu widzenia biznesu jest ważne, były odmieniane takie pojęcia jak stabilność, przejrzystość stanowienia prawa itd., itd. Dziś z całą mocą na pewno możemy powiedzieć, że kwestie związane z wolnością, kwestie związane z praworządnością, kwestie związane z nienaruszalnością granic, kwestie związane z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, przynależności do wspólnoty europejskiej, to dziś jest także kwestia bezpieczeństwa i to są nowe aspekty bezpieczeństwa z punktu widzenia działalności biznesowej. Zgadzając się z zarysowaną tutaj rolą biznesu, ja bym chciała pokazać drugą stronę medalu, znowu, żeby jednak zobaczyć ten obrazek cały. I powstaje takie pytanie, dlaczego jest tak? Może to jest pytanie tutaj do panów, a może do państwa, czy do ciebie też, Kamilu. Dlaczego jest tak, że 50% ropy rosyjskiej dzisiaj transportowanej morzem jest transportowana przez firmy europejskie, a 60% tego ładunku jest ubezpieczana przez firmy europejskie? Gdyby tego nie było, zupełnie inaczej dzisiaj wyglądałby rosyjski handel ropą i przekierowywanie tego handlu z rynków europejskich na rynki azjatyckie. Mamy do czynienia z spektakularnym kryzysem energetycznym, wojną energetyczną i w jej skutku oczywiście kryzysem energetycznym w Europie. I teraz cytuję Joannę Maćkowiak-Panderę, z którą byłam w poprzednim panelu, a potem ją już w kuluarach dopytałam, więc nie zawłaszczając jej wiedzy pozwalam sobie ją zacytować. I ona powiedziała mi tak, są ogromne zyski dzisiaj firm energetycznych,
ponieważ to jest mega skomplikowana materia, nikt tego nie rozumie. Ci, co rozumieją, ta niewielka garstka jest albo przez te firmy finansowana, albo zagłuszana przez ludzi finansowanych przez te firmy i w efekcie niezwykle trudno wprowadzić regulacje, które by ucięły te zyski i przekazały je na tych, którzy naprawdę potrzebują, ponieważ taki jest silny lobbying tych bardzo bogatych i dzisiaj absolutnie kokosy na tej wojnie zbijających firm energetycznych. I to jest te drugie oblicze biznesu. Pewnie tak jest przy każdej wojnie, tak, że jedni zarabiają i tylko logika komercyjna się liczy, a są tacy, którzy jednak wybierają jakąś logikę bardziej strategiczną. Bo czy to jest logika walki o demokrację? Ja bym tu postawiła wielki znak zapytania, bo naprawdę to już nie jest tak, że my sobie możemy w tym świecie współpracować z demokratycznymi i krytykować współpracę z krajami autorytarnymi, bo jakbyśmy tak tę linię postawili, to w ogóle by już prawie nie było od kogo kupować surowców, więc to jest przeszłość. Zresztą tak nigdy nie było, tak było na słowach, a teraz już nawet na słowach nie jest i być nie może. A takie krótkie pytanie dopełniające ode mnie, czy rola społeczeństwa obywatelskiego ujawniła się w tym aspekcie biznesowym właśnie, bo mówimy z jednej strony o firmach, które musiały podjąć decyzję, mówimy też, możemy wspomnieć też o firmach, które zmieniły swoją decyzję pod presją, a z trzeciej strony to, co pani mówiła, no to też nie jest takie kolorowe, jak mogłoby nam się wydawać. Czy biorąc pod uwagę, że wszystko dzisiaj jest częścią biznesu, to społeczeństwo obywatelskie ma więcej do powiedzenia niż kiedyś? Ludzie, my, zwykli konsumenci? Nikt nie chce odpowiedzieć na moje pytanie. Przepraszam. Znaczy, znów... Będę w tej niezręcznej roli, że jako przedstawiciel biznesu będę odpowiadał na pytanie, które nie jestem przekonany, że rzeczywiście na nie powinienem odpowiadać. Bez wątpienia dzisiaj rola nas, obywateli, klientów, konsumentów jest ogromna i to, że także na przykładzie konfliktu i wojny ukraińskiej obserwowaliśmy, jak w czasie postawa szeregu firm ewoluowała, to bez wątpienia była konsekwencja liczenia się z tym, co z taką lub inną postawą firm, jak taką, a nie inną postawę firm oceniają ich klienci, inwestorzy, bezpośrednie otoczenie, w których te firmy działają. I to też jest nowe zjawisko, prawda? Na pewno siła tego zjawiska jest nowa. Mamy, proszę Państwa, 7 minut, już niecałe 7 minut nawet w tym momencie, więc proszę o ostatnie pytanie. O, tutaj. Przepraszam, pana zauważyłam jako pierwszego, więc tutaj. Leszek Kraskowski, Reporterzy Online. Chciałem zapytać o konkretny bojkot, który był w Polsce dosyć mocno nagłośniony i, że tak powiem, rozkręcony, to znaczy bojkot sieci Auchan i sieci Leroy Merlin. Nie widać było, to znaczy widać było w Polsce, że rzeczywiście obroty w Auchan i w Leroy znacznie spadły. Nawet były takie analizy, że niektórzy liczyli, ile jest samochodów zaparkowanych przed tymi sklepami i rzeczywiście było ich znacznie mniej. Natomiast biorąc pod uwagę, ile Auchan ma sklepów w Rosji, ile ma marketów w Rosji, to wydaje mi się, że jednak no tutaj nie było dużych szans na to, żeby się ta sieć wycofała, gdyż no ogromne straty byłyby właśnie z wyjścia z tego rynku rosyjskiego. Także chyba wydaje mi się, że powinniśmy również myśleć o tym, że no ta siła tych bojkotów jest jednak ograniczona. Ja mam wrażenie, że jednak szefowie tych firm są w stanie wyliczyć, co się bardziej opłaca w takiej sytuacji, że to nie zawsze są to decyzje związane, nie wiem, z wyborem, z sumieniem, tylko ze zwykłą, dosyć brutalną kalkulacją ekonomiczną. Mhm. I przekazuję tutaj mikrofon panu. Podał pan przykład sieci sklepu
spożywczego. Natomiast ja znam inny przykład. W moim mieście, w dużym centrum handlowym, sklep taki jak... to był sklep sportowy, Go Sport chyba? Tak. I on został zamknięty ze względu na nałożone sankcje. I uważam, że jednak są skuteczne metody po prostu walki z reżimem i te sankcje gospodarcze są jednym z nich. I czytałem dzisiaj taki komunikat, pozwolę sobie go przytoczyć. On został dzisiaj podany przed administrację Stanów Zjednoczonych, że sankcje, które zostały nałożone przez Zachód na Rosję, bardzo znacząco uderzają w rosyjski przemysł i na przykład jest tutaj podane w komunikacie, że te restrykcje, które zostały nałożone przez administrację Joe Bidena, spowodowały, że import kluczowych dla rosyjskiego przemysłu półprzewodników spadł o 70% aż. Więc uważam, że te kwestie dotyczące po prostu tego z jednej strony bojkotu i roli społeczeństwa obywatelskiego, ale z drugiej strony świadomości, które to społeczeństwo, czy świadomość społeczeństwa będzie budowana przez decyzje administracji, jest bardzo kluczowe. Dlatego, że ten konflikt, ten barbarzyński atak putinowskiej Rosji na Ukrainę, znaczy pokazał, głównie w Polsce, że społeczeństwo obywatelskie jest naprawdę w doskonałej formie. Że to, co zostało zrobione przez Polaków i nie tylko, to był wspaniały zryw i on do dzisiaj znaczy budzi podziw praktycznie na całym świecie. Więc myślę, że generalnie rola społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko w kontekście bojkotu gospodarczego danych marek, ale jednocześnie pomocy, która została udzielona naszym sąsiadom, jest niezwykle istotna i z tego punktu widzenia myślę, że to od nas, od obywateli też zależy, jak ta sytuacja będzie po prostu wyglądała, a ten przykład, który został przez obywateli dany, jest naprawdę bardzo dobry. A tych przykładów bojkotów administracyjnych jest pewnie więcej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby dodać krótkie zdanie? Ja może w nawiązaniu do tego, do podstawy biznesu i implikacji, tak, tu ten obraz był przedstawiany, jeśli chodzi o duże korporacje. Jak czytaliśmy lalkę, to wiemy, że fortuny także rodzą się w trakcie wojny, o czym pani mówiła. Natomiast ja zawsze przy takich okazjach chcę skorzystać i podziękować. To ten ruch obywatelski, pomocowy, ta życzliwość, ona była także i jest obserwowana po stronie biznesu w Warszawie. Olbrzymia pomoc. Materialna, taka firma wycofuje pracowników i zostawia biurowiec i przerabia go na własny koszt na mieszkania dla naszych sąsiadów. Także to także jest wymiar takich relacji biznesowych, które pokazują, że to nie jest tylko kwestia, ale to też pewnie pod glebiem tego wszystkiego jest taka właśnie spontaniczna, obywatelska postawa Polaków, która w jakiś sposób stymuluje z jednej strony presję na decydentów, czy handlować z Rosją, czy nie, czy robić biznesy, a z drugiej strony także presję na to, żeby być też, może nie w czołówce, ale być w tym szeregu pomocowym, bo bardzo dużo firm się bardzo poważnych zgłosiło w tej prywatnych, głównie prywatnych. Także dziękuję. Tak. I Leroy zaczęły udzielać pomocy Ukraińcom i zaczęły zbierać właśnie różne rzeczy dla uchodźców. No właśnie, obawiam się, że niestety nie mamy już czasu, bo ostatnie sekundy nas gonią, ale myślę sobie, że naprawdę wspaniale, że w tych niezwykle trudnych, smutnych czasach, w których żyjemy, panel, który poświęcony jest bezpieczeństwu, więc znów nieciekawy temat, nieciekawy pod względem jakiejś próby optymistycznego myślenia o przyszłości, kończy się taką pozytywną jednak refleksją na temat siły społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że naprawdę wymarzona konkluzja, bo możemy też uczestniczyć w tym wszyscy, prawda? Każdy z nas. I też jak mówimy o tym społeczeństwie obywatelskim, to zwróćmy uwagę na to, jak istotne i kluczowe są w tym postawy liderów. Znaczy, gdyby nie ta wypowiedź Zełenskiego na początku, prezydenta, tak, który powiedział, potrzebuje amunicji, a nie podwózki,
Jakby ta wojna wyglądała, gdyby inna postawa była. I tutaj niestety muszę postawić kropkę, bo 00 nam się wyświetliło na ekranie i chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wspaniałym gościom Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Witold Droszcz, Arkadiusz Marchewka i Włodzimierz Karpiński. Dziękuję także bardzo serdecznie Państwu. It's not always easy to recognize. It may look like this. Or like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Atlas Network is, as the name suggests, a network, and it's global. We work all around the world. We're based in the U.S. We have about 159 partners in the United States right now, and the bulk of our partners are outside, nearly 500 in total. Atlas Network, it connects people from all over the world, defending the idea of human dignity, defending human rights and personal liberties. Atlas Network is focusing on, I think, the most important and moral cause in the entire world. We partner with local innovators, local leaders who understand conditions on the ground in communities facing real challenges. We look at the people from the Worldwide Freedom Movement that are passionate
are ready to make a difference, understand local conditions, and we invest in them. At Atlas Network, we unleash individual ingenuity to enrich humanity. The United States does not have a lock on the idea of freedom and liberty. Those ideas are beyond borders. One of the main goals of Atlas Network is to eradicate poverty around the world. And we do that by investing millions of dollars in our partners' work every year. Historically, wealthy nations around the world have tried to help low-income countries develop. The way we've been doing it traditionally has not really been working. So there's a movement to do development differently, and that means we need to step back as outsiders and rethink the role that we're playing in helping people in low-income countries achieve their dreams. We want to make the world a better place. We want to make the world a freer world. All of us want to leave a legacy and be part of something big to make a better world. This is exactly the work of Atlas Network. With our growing number of hundreds of successful partners, we're stronger than ever. Changing the world. Changing the world. Changing the world starts together with us.